Witam, witam. Czas na pierwszy dzień turnieju. Podbite ulepszenia pięciogwiazdkowe bez zielonego, więc niebieski ma przewagę. Strasznie mi się nie chce grać po tym sojuszowym. Jeszcze wojna była dosyć wyczerpująca. Z chęcią bym sobie odpoczął, ale w zeszłym tygodniu nie nagrywałem turnieju, w tym nagram. Zobaczymy, jak długo sobie pogram. W teorii mam dwie, może nawet trzy drużyny, którymi bezpiecznie mogę grać, ale zobaczymy, z kim przyjdzie się bić. Póki co obrona 1-1. Z tym przegrałem. Z tym wygrałem. Oczywiście to są drużyny obronne, a nie to, co było używane w ataku. A przez całe to sojuszowe zapomniałem dodać talentów Queenowi. Teraz w sumie nawet nie wiem, czy mi się chce. Może jakiegoś to wielkiego znaczenia nie ma. Zostawmy, niech będzie tak. Czyli postać bez pełnych talentów i przełamań na tanku. No reszta drużyny jest dosyć silna. Zobaczmy, jak pójdzie w ataku. Walka numer 1. Okej, okay. Aradia. Tu na pewno by się przydała... Wilgotny Michał, ciekawa nazwa. Przydałaby się prowokacja startowa. Z racji tego, że są niebieskie, mogę tu iść... Sorry, czerwony tank, mogę tu iść niebieskimi. I te niebieskie... To będzie Hipek. Perseusz. I teraz mogę zabrać Queena, bo z żółtych chciałbym zabrać czyszczenie, czyli Vaishali. Tu mogę zmienić ten oddział. A reszta wydaje się spoko. No dobra. Może być ok. Spróbujmy. 7 niebieskich potrzebuję. Lekko nie będzie. Dobra, mam 6 żółtych. Tylko czy wymuszę Aradię? Dobra, zróbmy tak. I to jest ostatnia runda prowokacji. Mam do złożenia... Okej, to wymuszę Aradię. Tylko teraz myślę... Tak, mogę pójść w kaskadę. Mógłbym też załadować fiolety, o ile Vaishali by mi dała manę, więc zróbmy to w ten sposób. Wymuśmy na pewno Aradię. Dobra. I mógłbym Vaishali załadować na drugi ładunek. Mam na pewno dostęp do fioletów. Ale niebieskich to nie widać. Do fioletów też jest trochę utrudniony. No, w sensie mam w trzech ruchach te fiolety. Ale muszę odpalić Vaishali. I załadować Hathor. Dobra, git. Kaskady nie powinno być. Więc skoro i tak załaduję Hathor... To mogę zatrzymać Forsysa. Okej, okay, git. Hipek. Ty cipo. Dobra, huragan mi nic nie zrobi. Zróbmy to w ten sposób. Git. Okej, okay. Obniżenie na lód. Zwiększenie ataku, podbicia. Porobione. I walka numer 2. Dzisiaj nawet bez kawy gram. No dobra, tu mogę grać albo niebieskimi, albo żółtymi. I te mi pasują. A jeśli pójdę żółtymi, no tu nie potrzebuję dezaktywacji. Mógłbym pójść żółtymi i wtedy zabrać coś. Hathor na przykład. Ale niebieskie też są spoko. Dobra, zostawię chyba ten sam skład. Tu oczywiście Siara nie może... to znaczy on będzie nakładał tą obronę przeciwko lodowi, ale po to mam Posejdona.
Posejdona, Perseusza chciałem powiedzieć. Ok, no i to był dobry pomysł, żeby zostawić niebieskie. Mam 7 niebieskich na start. Niestety z kaskadą, ale to mi raczej strasznie nie przeszkadza. Wybijmy tą stronę. Tak, żebym miał fiolety na pusto. Potrzebuję 4. Git. I teraz tak. On może się odradzać, więc zróbmy w ten sposób. I tak powinienem Forsysa załadować. Git. I porobione. I walka numer 3. Ok, tu może być różnie. I tu zastanawiam się, czy żółte nie byłyby bezpieczniejsze. I tak chyba zrobię. A ty i... Może być Wajszali? Chociaż Rysiu też nie jest głupi tutaj. No tak, tylko Rej nic zupełnie tu nie zrobi, jeśli odpali ta Menda. Changa chciałem powiedzieć. Więc tu mógłbym nawet zabrać Alucarda. Ale okej, zostawię Reja. Lecimy tak. A, mogłem blokadę statusu zabrać ze względu na Erlanga. Trochę się wygłupiłem, ale okej, trzeba kombinować. Dobra, mam czerwone, tylko pytanie, czy chcę je składać, czy chcę szukać czegoś innego. Bo same czerwone tu mi teraz niewiele dadzą. Dobra, pójdę tu w pierwszy fiolet. Ok, mam 2. To przydałby się trzeci. Niestety ten badziew uderzy. Kurde, jeszcze nie zdążyłem go wymusić. Fiolet od dołu? Nie. No to jest lipa i to duża. No nie mam nic. Niebieskie na bestie. I to jest jedyny ruch. Jaja. No nie załaduję tu niczego, bo nawet jeśli załaduję Erlanga... Nie, nie załaduję Erlanga. Cudowna plansza. Teraz jeśli bym puścił żółte Erlanga, to... No to i tak zginę. Bez sensu. No dobra, ale bywa. Walka numer 4. Queen. No, blokuje podbicia. Żółty skład mi tu pasuje. I ten Rej też. Tylko... Wajszali oczyszcza na koniec. Więc tu muszę wrzucić Ryśka. Niebieskie oczywiście tu byłyby spoko. No żółte tasowa może mnie pokarać. Szczególnie, że znowu nic nie mam. Dobra, jeden fiolet. Turniej bez zielonych. Dobra, już będzie problem odpalić prowokację. Pójdźmy tu w żółte. Ok, mamy 6. Spoko, blokuj go dalej. Zobaczmy, czy Rej da manę. Nie. Dziś nie jest mój dzień. Dobra, ale tak czy inaczej mogę odpalić... Forsysa.
i dostanę manę. Chociaż mam tutaj też żółta. O, miał opór. To ciekawe. Dobra. To chyba nie powinno Luny załadować. Git. A skoro mam odpaloną prowokację, to jakoś nie boję się za bardzo sowy. Zróbmy to tak. Ale gestalta to już się boję. Dobra. Ma przynajmniej obniżoną precyzję. Chyba nie powinien mi zdjąć forsysa od razu. Ok. Git. Szkoda, że Ray się przeładował na drugi ładunek. Ale mamy ponownie git. Porobione. I ostatnia walka. Ok, ciemnopierz. Mogę iść dokładnie tym samym składem. Mógłbym w którejś walce dostać klocki. Dobra, ładujemy go. Będę w stanie go dezaktywować, to jest plus. Teraz tylko pytanie. Dobra, pójdę w diament, to nie powinno Reja załadować na drugi ładunek. Git. No muszę pójść po fiolet. Czy dwa klocki mi starczą? Tego nie wiem. Ale może być za chwilę gorąco. Dobra. Mogę jeszcze z nim zaczekać. Dobra, będziemy mieć żółty. Dobra, mam dwa żółte. Do drugiego jeszcze, w sensie chciałem powiedzieć, kawałek, no mam go w tym ruchu. I teraz tak, ta strona jest groźniejsza, więc ją będę chciał wybić. Szczególnie, że ta Vivica kreskówkowa będzie bardzo upierdliwa. Opór. Git. Mam żółte. Vivica i tak odpali, więc na razie zrobię ten ruch. Dobra. No tu już nie mogę tego przegrać. Vivica oczywiście będzie to odbijała. A tu znowu odbiję. No i tu powinno być już po walce. Git. Szkoda tej jednej, natomiast no, tam zupełnie nic nie siadło. Jak widzicie, ta żółta drużyna w kolejnych walkach sobie spokojnie radziła, a tam nie było nic. No jest póki co tylko 10%. Także będzie trzeba się postarać w kolejnych dniach. Dajcie znać, jak wam idzie. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.